Dokładnie tym, na co dzień zajmują się poznańscy bokserzy. Tyle, że tym razem pięściarze nie potrzebowali ringu, a piłki i dwóch bramek, bowiem zmierzyli się w pojedynku piłkarskim. Boks Poznań wygrał z poznańskim klubem bokserskim 4-1. Przede wszystkim to miał być trening, zabawa dla zawodników, spotkanie się, rozegranie tego meczu tutaj w formie właśnie rywalizacji tam jakiejś sportowej, zabawy. No i bardzo fajnie wyszło i mam nadzieję, że będziemy częściej organizować takie spotkania. Skoro nie wykorzystuje się rzutów karnych, a niektórzy siły wolą oszczędzać na przysłowiowe potem, to mecz się przegrywa. Przegraliśmy mecz 4-1, mecz był bardzo zacięty, walczyliśmy do ostatniej minuty. No i uczymy się pokory, uczymy się też przegrywać. W samym spotkaniu nerwów nie brakowało, ale kłótnie i pokrzykiwania zamykały się wewnątrz poszczególnych drużyn. Na pięści nie poszło. Na pięści nie poszło, całe szczęście, bo to mógł być wynik inny oczywiście. Na boisku byliśmy słabsi, no trudno, tak czasem się przegrywa, też trzeba umieć. Nie poszło na pięści, to jest walka fair, tutaj zresztą nawet jak jest na pięści, to powinno być fair. Poznańska społeczność bokserska postanowiła poćwiczyć i się zintegrować. My takie pomysły popieramy i obiecujemy dopingować. Na cześć drużyny przeciwnej, boks Poznań! Na cześć drużyny przeciwnej!